Napisaliśmy razem z mężem w tym okresie, kiedy nasze dziecko było kilkuletnie, w miarę jak gdyby rozwijania się, ciągle dziecięcego, gdzieś tak od 6 lat do 9. No 9 to już była bardzo świadoma panienka, ale przedtem napisaliśmy właściwie 3 książki, z których jedna miała nagrodę zresztą naszej księgarni, która opisuje życie dziewczynki w Warszawie, w takim mieście. I takie troszkę fantastyczne zresztą, bo jest, i były rozmowy z takim koniem, który na pewno nie mógł rozmawiać, ale jednak z nią rozmawiał. I takie dosyć zabawne anegdotki przerywane wierszykami. I muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie Krzysztof Pomian, który mi kiedyś wyrecytował, bo to wierszyki Artur pisał, są takie śmieszne wierszyki. I on mi to wyrecytował od początku do końca. No pomyślałam sobie, że dziwne dziecko się znalazło, ale to mieli córkę i właśnie ona czytała tę książeczkę. Więc pisaliśmy, tak pisaliśmy sztuki dla dzieci, a wszystko to książka to oczywiście była adresowana do naszego dziecka, ale tak prawdę mówiąc, to rodzice musieli utrzymać dziecko i także musieli utrzymać dom. I chwytali się różnych form zarobku literackiego. Więc między innymi te książki dziecinne, które miały zbyt, które były czytane, robiły bardzo drobne miejsce. Do tego stopnia, że jak ja miałam takie spotkanie doskonalące z nauczycielami polskiego, gdzie mnie zaproszono, to na koniec pewna taka pani, już w pewnym wieku, powiedziała mi, a ja jak byłam mała, to czytałam pani książki i tam ta dziewczynka się nazywała Poziomka i ja miałam wielkie pretensje, że moi rodzice mnie nazywają Poziomka. Ja się strasznie zawstydziłam, że w ogóle do takiego wyznania doszło, ale było mi przyjemnie, przyznaję. Czyli ktoś tam to kiedyś czytał.